14-letnia Anastazja Kuś jest lekkoatletyczną nadzieją AZS-u UWM Olsztyn. Anastazja, przypomnij mi swoje największe osiągnięcia ubiegłego roku. To tak, srebrny medal Mistrzostw Polski Młodzików na 300 metrów i halowy rekord Polski na 300 metrów w hali. Ale z tego co wiem, lekkoatletyka nie jest twoją jedyną dyscypliną sportową, którą w tej chwili uprawiasz. Tak, od 8 roku życia gram w tenisa ziemnego. Jestem też mistrzynią województwa i wicemistrzynią województwa. Twoja mama opowiadała mi, że w tej chwili lekkoatletyka jest numerem jeden, natomiast gdy zaczęłaś przygodę ze sportem, to zaczęłaś to od tenisa. Lekkoatletyka miała być tylko takim sportem uzupełniającym. Tak, zgadza się. Lekkoatletyka stała się przez przypadek tak naprawdę. Głównie miałam trenować tenisa, ale tak wyszło, że teraz lekkoatletyka jest moim głównym sportem. Ile razy dziennie trenujesz i u kogo, w jakich godzinach, jak długo? No to tak, lekkoatletykę trenuję 5-6 razy w tygodniu u pani trener Bronisławy Ludwichowskiej, no i zazwyczaj po południu. Czyli 5-6 razy w tygodniu lekkoatletyka, do tego dochodzi tenis. Tak, 3 razy w tygodniu pojawiam się na kortach i mam także w 3 dni w tygodniu mam 2 treningi. No i jeszcze jest muzyka. Tak, dokładnie, gram na pianinie. Czyli muzyka, lekkoatletyka, tenis i w szkole średnia 6-0? Tak, wszystko się zgadza. Jak to wszystko godzisz? No, staram się dobrze rozplanować czas. Na pewno rodzice mi w tym pomagają, bo dowożą mnie na wszystkie zajęcia. Tak naprawdę mam ogromne wsparcie od nich. Jakie są twoje plany na ten rok? No to na pewno chciałabym poprawić życiówki na dystansach wszystkich. No i medal Mistrzostw Polski. No, jakieś twoje lekkoatletyczne gwiazdy? No to na pewno Natalia Kaczmarek, jeśli chodzi o Polskę, a jeśli chodzi o cały świat, no to Femke Bol. A sportowe marzenie? No to na pewno występ na olimpiadzie i jak najlepiej się tam zaprezentować. No to cóż, życzę, żeby się te wszystkie twoje plany spełniły. Wszystkiego najlepszego. Naszym gościem była Anastazja Kuś.